rzeczy różnych jest, że w ciągu jednego tematu byłoby ze szkodą dla nich, gdyby je wszystkie potraktować. Będzie to temat z pewnością trudny i wszyscy będą musieli bardzo uważać. Co chwilę będą różne rzeczy się działy. Będziemy analizować o wiele różnych elementów Biblii, także w tym wykładzie jest jego przygotowanie kosztowało mi najwięcej czasu. Żaden wykład nie kosztował tyle przygotowania, co ten. Idea była taka, aby przedstawić wszystko, co Biblia, co literatura prawdy mówi o obozie Epifanii. Myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości, kto to jest ten obóz Epifanii. Jest to klasa ludu Bożego wybierana w chwili obecnej. Każdy poświęcający się dzisiaj, wczoraj i przedwczoraj, od już wielu lat i jeszcze teraz i jeszcze ileś tam lat przed nami, ma możliwość bycia członkiem tejże klasy, jeśli okaże się wierny. Czyli jest to temat jak najbardziej na czasie. Można powiedzieć, najbardziej na czasie z możliwych tematów na czasie. Wszystkie różne inne rzeczy to w jakimś sensie są historią, są przydatne, pożyteczne, etycznie budujące, ale ten temat o obozie Epifanii jest tematem, który biegnie w tej chwili. Jest realizowany i co Biblia na ten temat mówi, jest rzeczą bardzo ciekawą. Myślałem o takim temacie od dłuższego czasu, ale jego realizacja czekała, bo olbrzymia ilość materiału, jaką należało przeanalizować, żeby to potem w jakiś całość przedstawić, no jak gdyby wystraszała mnie nieco, aż w tamtym roku zbór lubelski w pytaniach i odpowiedziach zapragnął coś o obozie Epifanii, oczywiście znacznie mniej niż ja bym to zamierzał zrobić, ale tą okazję wykorzystałem, aby już ten temat potraktować dogłębnie. Ma on właściwie dwa tytuły. W podtytule jest poświęcony obóz Epifanii, to jest główny nasz wątek, ale tytuł taki całościowy to klasowość ludu Bożego. No bo obóz Epifanii jest tylko jedną z klas ludu Bożego. Najpierw trzeba byłoby w ogóle udowodnić, że i wykazać, że są takie klasy, a nie tylko jedna czy dwie klasy. Wiemy, że wielu z ludu Bożego, którzy wywodzą się z praw paroluzyjnych, nie dostrzegają takiej klasy jak obóz Epifanii. Nie dostrzegają klasy takiej jak młode siadłogodni. Dostrzegają tylko klasę najwyższą, no i wielką kompanię. One są takie łatwe do zauważenia, na kartach Biblii wyraźnie widać takie dwie różne klasy. Jeśli nawet ktoś ma różne inne poglądy na temat tych dwóch klas, to jednak widać wyraźnie tę klasę tych wiernych i tych, którzy w jakiś sposób się splamili, których ciało było dawane szatanowi, żeby byli ostatecznie ich duch był zachowany, to można z Biblii łatwo wywnioskować na temat tych dwóch klas. Ale inne klasy, poza tymi dwoma głównymi, to już dla ludu Bożego nawet są tajemnicą i nie chcą za bardzo w to przyjmować. No, chrześcijaństwo nominalne nawet właściwie nie rozumie tych dwóch klas najwyższych. Także klasowość ludu Bożego to będzie taka pierwsza część, a druga część poświęcona obóz Epifanii. Chcę, żeby to się tak nie rozłoży, że w drugim temacie wejdziemy dopiero w obóz Epifanii, bo zrobimy to już przy końcu pierwszego, także obóz Epifanii nam zajmie cały następny temat i kawałek pierwszego jeszcze wykładu, bo jest tam dużo, dużo rzeczy. Co można powiedzieć w ogóle o prawdzie? My zawsze mówimy, że prawda postępuje do przodu, że ścieżka sprawiedliwego im dalej, tym jaśniej świeci. I tak jest właśnie także z poświęconym obozem Epifanii. Kiedyś te prawdy na ten temat nie były dostrzegane. Biblia była zawsze taka sama. Tam było napisane o tym, o czym dzisiaj będziemy mówić. O obozie Epifanii, różne typy. Nawet niektóre stwierdzenia są bardzo wymowne. Ale kiedy nie był ku temu czas, to milczało. Było, ale milczało. Nie dawało głosu. I to jest właśnie rzecz ciekawa w Biblii, że mamy zapisane od dawna, dawna pewne prawdy. Na kartach jej tam są zawsze, no bo od zawsze tam były. Ale dopiero gdy nadejdzie właściwy czas, zaczynają one mówić. I to się nazywa prawdą na czasie. I teraz lud Boży powinien umiejętnie tą prawdę na czasie umieć odczytywać. To, co Bóg, a właściwie Jezus, bo wiemy, że już teraz właściwie Jezus bezpośrednio tą prawdę wykrywa z Biblii, jak pokazuje objawienie przez swoje narzędzia. To, co On uznaje właściwe na czasie dla ludu Bożego, On udziela, czyli po prostu pozwala zrozumieć. Tak to, bo przecież nie pisze nowych kart Biblii, nie dodaje nic, ale pozwala zrozumieć. Nowe fragmenty biblijne, dostrzec w niej to, co wcześniej było w niej, ale nie było dostrzegane. Wcześniej chociaż napisane, to ich nie było widać. I mamy wspaniały tekst, który można użyć na dowód tego, że chociaż w Biblii rzeczy są zapisane, to jednak są niedostrzegane, niewidziane, nie dają światła aż do właściwego czasu. I teraz wszyscy ci, którzy mają wątpliwości co do takiego sposobu, że Biblia mówi dopiero, gdy przyjdzie właściwy na to czas, bo wtedy Bóg sprzyja zrozumieniu tych różnych rzeczy, mamy taki dowód w jednym ze listów Pawła. To dla wszystkich tych grup badackich byłby dobry tekst, które ewentualnie mówią, że od paraluzji, prawda? Nic już się więcej z prawdy nie można dodać. Najwyżej można zgubić, prawda? Tak jak oni gubią, a dodania to absolutnie nie ma mowy. Tytus, pierwszy rozdział.
wiersze 2 i 3. Zobaczmy. Ku nadziei żywota wiecznego, który obiecał przed czasy wiekuistymi, ten, który nie kłamie Bóg, a objawił czasów swoich, to słowo swoje przeskazanie, które mi jest powierzone według rozrządzenia Zbawiciela naszego Boga. Jeszcze raz zobaczmy na te dwa wiersze. Ku nadziei żywota wiecznego, który obiecał przed czasy wiekuistymi, a więc obietnica złożona przed czasy wiekuistymi dawno, dawno temu, ten, który nie kłamie, Bóg, ale objawił, a objawił czasów swoich. To słowo swoje, przeskazanie, które jest mi powierzone według rozrządzenia Zbawiciela naszego Boga. I Paweł mówi, że on to słowo teraz mówi, które jest mu powierzone, chociaż zostało obiecane przed wiekuistymi, przed wiekami, przed czasami wiekuistymi, objawione jest dopiero w czasach swoich. A więc obietnica złożona wcześniej, różnego rodzaju rzeczy powiedziane wcześniej, ale nie objawione wtedy, kiedy powiedziane. Objawione w czasach swoich. No, mamy znane przecież Daniela tekst, prawda, którym Bóg ukazał zapieczętować pewne słowa aż do czasu naznaczonego. Czy znowu nie były rzeczą właściwą wtedy mówić głosem. A tutaj u Pawła wyraźnie widać, że obiecane rzeczy przed czasami wiekuistymi, objawiane w czasach swoich. I akurat Paweł część tych rzeczy, które były wtedy do objawienia, już mówił, by mówił słowo moje, to słowo swoje, przeskazanie, które mi jest powierzone, według rozrządzenia Zbawiciela. Tyle, ile wtedy było na czasie, wtedy tyle uznał za właściwe podać z tego, co było wcześniej już podane, powiedziane albo obiecane. Żeby to jeszcze bardziej udowodnić, zwrócę uwagę na kilka faktów. Prorocy Starego Testamentu nie mogli zrozumieć proroctw, które pisali. Wiem o tym bardzo dobrze, nie będę nawet udowadniał. 2 Piotra 1, od 10 do 12 mówi wyraźnie o tym, iż pewne, że były rzeczy, na które i oni, prorocy, i aniołowie chcieli patrzeć, ale nie mogli. Zakryte były dla innych okresów czasu, dla innych z ludu Bożego, ale ci, którzy je podawali, też chcieli coś to uniknąć. Bóg najczęściej kazał im to zapieczętować. Oni chcieli tylko patrzeć i nawet aniołowie nie mogli ich zrozumieć. Mamy to wyraźnie napisane, nie potrzeba nikogo przekonywać. Sam Jezus nie znał czasu ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. Nie będę tego też czytał, ale jest to Marek 13:32. Tam padło pytanie, kiedy to się stanie i on mówi, że on nie zna czasu ustanowienia Królestwa. Mówi, nie wam dane jest wiedzieć czasy, które Ojciec w swojej mocy położył i mówi, nawet Syn Człowieczy nie wie. To nie znaczy, że on teraz nie wie. Ale wtedy, gdy on był tutaj na ziemi w pierwszym swoim adwencie, ta prawda była zbyt postępująca. I nie była nawet jemu objawiona. To powinno teraz, skoro nawet Bóg jemu nie uznał za właściwe wszystko absolutnie od razu objawić, teraz nasz Pan na pewno wie, kiedy ustanowi Królestwo w ziemskiej fazie. A wtedy prawdopodobnie nawet nie dam dać czasu swego powrotu, bo mógł im tylko opowiedzieć, co się będzie działo, jakie wydarzenia będą towarzyszyły jego powrotowi i o tym mówił Mateusza, prawda? W końcowych rozdziałach Mateusza. Ale nie był w stanie im podać daty. Prawdopodobnie sam nie zna tej daty, bo skoro nie zna daty ustanowienia ziemskiej fazy królestwa, to pewnie też nie zna daty swojego drugiego powrotu. Ale wiedział, w jakich okolicznościach on wróci na ziemię. I to im przekazywał. To było wystarczające. To była wtedy prawda na czasie. A teraz już my ją znamy. Teraz znamy wiele innych rzeczy, które kiedyś nie były na czasie. Mamy też pytanie apostołów w Dziejach Apostolskich 1, 6 i 7, kiedy pytają naszego Pana, kiedy on naprawi Izrael. Czyli jak gdyby odbuduje, prawda, znowu przywróci. I on mówił, że nie jest to rzecz właściwa, aby teraz wiedzieć, kiedy Izrael będzie naprawiony. Nie będę tego czytał, bo są to rzeczy nam znane, ale to są Dzieje Apostolskie 1, 6, 7. Pytanie o czas naprawienia Izraela, odpowiedział im, że za wcześnie jest, aby o tym teraz mówić, podawać im datę. Weźmy Pawła. Paweł ze swojego życia wspomniał, że był zachwycony do trzeciego nieba i widział rzeczy, których się nie godzi mówić człowiekowi. I co? I nie powiedział. Powiedział, że nie godzi. Prawda zbyt daleko posunięta. Nie na czasie. Dla niego Pawła Bóg objawi pewne rzeczy, aby jako narzędzie specjalne mógł lepiej wykonać swoją misję. Ale te prawdy były tylko jak gdyby dla niego osobiste informacje, dla podbudowania jego, dla umożliwienia mu lepszej usługi. Ale wiedział Paweł w jakiś sposób, że nie jest to prawda dla ogółu chrześcijan i nawet nie objawił tego w Biblii, żeby do nas to mówiło. Możemy z innych fragmentów Starego Testamentu czerpać informacje na ten temat, bo one tam były i zaczynają mówić swoim głosem, ale Paweł przecież wyraźnie powiedział o tym, że widział tak, miał zachwycenie, czy jakąś wizję porządku panującego w Królestwie. Trzecie niebo, trzecia ziemia, czyli trzecia organizacja duchowa, organizacja ziemska przyszłego Królestwa, ale za wcześnie było wtedy o tym Pawłowi opowiadać, bo nie było to potrzebne ówczesnym chrześcijanom, aby te fakty znać. A my coraz więcej na ten temat wiemy teraz. Następna rzecz.
tajemnica o tym, że Chrystus, głowa i ciało, miał się składać z wielu członków, a nie z jednego, zresztą było niepojętą. Dopiero Paweł objawił, że Chrystus miał być wieloskładowy. To wciąż się wielu ludziom w głowie nie mieści, prawda? Chrystus, że w Chrystusa wchodzi nie tylko sam Chrystus, prawda? Tak jak się ludziom to zawsze zdaje, ale że Chrystusem są także całe wszyscy ci z maluszkiego statka, którzy za nim poszli, i że tam Chrystus jest ten, jako osoba, Jezus jest tylko głową, a oni są całą resztą. Takie, że taka rzecz wcześniej nie była do pojęcia. To była jak gdyby zakryta tajemnica zakryta od wieków. Dopiero Paweł to wywiódł i wyjaśniał. Przed czasem właściwym wielu członków gwiezdnych podawało niewłaściwe fakty, niewłaściwe daty, ponieważ prawda ta nie była na czasie. Podawali ze swojego własnego zrozumienia, tak jak oni widzieli, i popełniali pomyłki. Na przykład brat Russell w Parauzji uważał przed rokiem 14, że rok 14 zakończy czas ucisku i rozpocznie się ziemska faza królestwa. Nie stało się to ani w 14 roku, nie stało się do dzisiaj. Chociaż już tyle lat po tym czasie, my wciąż nie wiemy, kiedy to się stanie. Prawda była zbyt wczesna, aby o tym nie było na czasie, i jeśli nie jest na czasie, to albo w ogóle nie mówić, a jak się mówi, to jest ryzyko wpadki. Po roku 1881 brat Russell mówił o tak zwanych poświęcających się między wiekami. Co my teraz wiemy, że są klasami wodociągowych, ale ci poświęcający się między wiekami za brata Russella, on ich żadnych tekstu nie podał. Niczym tej klasy nie udowodnił. Tylko musi taka klasa być, ponieważ wysokie powołanie ogólne miało ustać w roku 1881. Zatem wszyscy ci poświęcający się później nie mogli już do tej klasy wejść. Nieliczne jednostki zamiast tych, którzy utracili korony, no ale nie te masy wszystkie, które się poświęcała, jeszcze się bardzo dużo poświęcało. Przez rok 1881 to jeszcze było żniwo w całej pełni. I już dla tych większości wszystkich z tego żniwa, jak gdyby miejsc nie było. Tylko na zastępstwa, prawda? Wiemy, że były tutaj brat Marek nam opowiadał o tych powołaniach i przesiewaniach, więc dużo ilość opadało, dużo ilość było, ale już po tym roku ta klasa poświęcająca się między wiekami. A cóż dopiero, że brat Russell wtedy jeszcze pomyślał, że klasa poświęcająca się między wiekami to wodociągogodni i jeszcze obóz Epifanii. Bo przecież też obóz Epifanii należy do tej szerokiej klasy, o której brat Russell nazywał tylko poświęcający się między wiekami. Nie potrafił nawet udowodnić żadnymi tekstami biblijnymi istnienia klasy takiej. Nazywał ją ogólnie poświęcający między wiekami, a teraz widzimy, że tutaj są dwie klasy. Rozdzielne i wodociągogodni i obóz Epifanii. I o każdej mamy mnóstwo tekstów i dowodów biblijnych. On nie widział żadnych. Poza logicznym wnioskiem, że musi taka być, tak jak analogicznie do starożytnych godnych, prawda, wcześniej, którzy się poświęcali przed, tak i po ustaniu będzie pewna klasa na przedziale tym wiekowym się poświęcająca. Tak samo z obozem Epifanii już, w ramach postępującej prawdy. Brad Johnson nie widział takiej klasy jako takiej, obozu Epifanii. On nie nadał jej nazwy, on jej nie udowodnił jej istnienia z tekstów biblijnych. Ale przewidział miejsce dla tej klasy, tak jak brat Russell przewidział miejsce pod ogólnym stwierdzeniem poświęcający się między wiekami. Brat Johnson wnioskował logicznie, że po 54 roku nie będzie można już wejść na dziedziniec, a przecież będą się ludzie poświęcali. Zatem będzie z nich zbudowany obóz i o tym mówił, że poświęcający się po roku 54 będą już w obozie pokazani. No ale tylko ogólne stwierdzenie takie. Żadnej nazwy tej klasy, żadnych dowodów typu biblijnych na temat istnienia tej klasy, jej cech, rozwoju i tak dalej. Tak jak w tej chwili mamy i przyjdziemy niebawem do tego wyjaśnienia. Brat Johnson tylko mówił, że będą i będą w obozie pokazani. I koniec. Nie była to rzeczą jeszcze na czasie. My wciąż to dzisiaj nie znamy wszystkich szczegółów, które chcielibyśmy wiedzieć. Wciąż są w objawieniu pewne rzeczy nie do końca nam jasne. I wciąż ta ścieżka sprawiedliwego im dalej, tym jaśniej świeci i ten blask się będzie powiększał, chociaż już jest ogromny do chwili obecnej. Jeżeli oczywiście jesteśmy na tej ścieżce. Bo problem jest taki, że bardzo wielu chrześcijan jest obok tej ścieżki. Jakieś tam przebłyski obok też. Jeżeli ktoś jedzie samochód drogą i sobie oświetla drogę pięknymi reflektorami, to ci, którzy by chcieli z tego światła skorzystać, mogą na tę drogę wstąpić i iść za tym światłem. A niektórzy biegną obok, prawda? Im dalej od tej drogi, tym mniej tego światła, ale zawsze coś tam pada. Tak można by porównać chrześcijan, którzy nie idą na tej ścieżce, którą Pan podaje. Bo chociaż wiemy, że chrześcijanie są wszędzie. Prawdziwi chrześcijanie są wszędzie. Prawdziwy lud Boży jest wszędzie. Ale my wiemy, że wszędzie Bóg nie ma swoich narzędzi. On prawdę na czasie, postępującą prawdę podaje tylko w jednym miejscu, przez jednego na jedno narzędzie. Innych nie podaje. Jeżeli narzędziem był kiedyś brat Russell w Parauzji, czy kiedyś jeszcze wcześniej Jezus i apostołowie, to tego światła gdzie indziej nie podawał przez inne narzędzia. Chociaż tam gdzie indziej też był lud Boży. Ale ten inny lud Boży w różnych systemach utkwionych, nominalnych, czerpał z tego światła na tyle, ile tego światła podało.
bo przecież coś wspólnego mamy. Pewne prawdy są wspólne, nawet z nominalnym chrześcijaństwem. Jest to pewna część światła, która tam jeszcze jest. Ale oni są bardzo daleko od tej drogi, którą Pan podaje. Jeżeli potem był brat Russell, brat Johnson i tak dalej, następni po nim, i tutaj jest prawda postępująca, no to Pan nie podaje tej prawdy przez inne. Wszyscy widzimy. Dokładnie, wszyscy ci, którzy odwrócili się od praw postępujących, po bracie Russellu, bracie Johnsonie, no to są w jakimś stopniu w błędzie. Na ile jeszcze z tej prawdy przez narzędzia prawdziwe podane mają, na tyle są w prawdzie i nią żyją i nią się odżywiają i mogą być i na pewno są częściowo ludem Bożym, ale na ile nie są, na tyle tracą. Na tyle nie mogą mieć prawdy postępującej, bo chociaż są ludem Bożym, niektórzy z nich poświęceni prawdziwie, to jednak Pan nie powołuje specjalnych innych narzędzi, aby także i tam ich dotarmiać innym światłem prawdy niż to, które podaje przez wybrane przez siebie narzędzia. Ale ci, którzy biegną obok ścieżki oświetlonej, też częściowo z tego światła korzystają, ale obok biegną. Zawsze jakiś tam blask do nich też dobiega. Powiedzmy teraz słów par na temat klas zbawionych z ludzkości. Klasowość ludu Bożego. Z ludzkości Bóg zbawia wiele różnych klas. Zależnie od punktu widzenia możemy ludzkość dzielić na różne grupy i różne klasy zbawionych. Temu chciałbym poświęcić trochę miejsca, żeby udowodnić nam wszystkim, że są klasy w ludzie Bożym, które Bóg zbawia. Że nie jest to tak, że ludzkość zbawiona i w jednym czy w dwóch tylko podziałach. Ale że można ten podział przeprowadzać bardzo daleko. Ja go doprowadzę tylko do 8 różnych grup, uznając, że dalej nie ma potrzeby już nikomu udowadniać. A więc, zacznijmy od najprostszego podziału. Że cała ludzkość to jedna grupa, którą Bóg zbawi. Czyli jedna klasa. Cała ludzkość jest jedną klasą, którą Bóg zbawi. O takim zbawieniu ludzkości jako jednej tylko klasy całość mówi nasz Pan u Łukasza w 15 rozdziale. Łukasz 15 rozdział 4 i 7. Który z was człowiek, gdyby miał 100 owiec, a straciłby jedne z nich i zali nie zostawia onych 99 na puszczy, a nie idzie za oną, która zginęła, ażby ją znalazł? Potem opisuje, co zrobi, jak się ją znajdzie. I wiersz 7, powiadam wam, że taka będzie radość w niebie nad jednym grzesznikiem pokutującym więcej niż nad 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Znamy tą doskonale historię. Jedna owca zginęła, 99 było 100, jedna zginęła, 99 zostało. Tą jedną owcą, która zginęła, jest ludzkość, która upadła w grzechu. A 99 są to ci, którzy zachowali doskonałość z włoskich list. Oczywiście nie inni ludzie, bo ludzkość jako całość jest tej owcy pokazane, są to aniołowie z jego stworzenia. Tutaj rodzina Boża jest pokazana w owcach zarówno na poziomie anielskim, jak i na poziomie ludzkim. Ta jedna owca, która zginęła, to rodzina ludzka. I Bóg tej rodziny ludzkiej nie zostawia. Mógłby równie dobrze powiedzieć, upadli, zgrzeszyli. Zamykamy rozdział z historii ludzkością. Śmierć, wyrok śmierci wykonany, ziemia się przyda na co innego. Dla zwierząt będzie. Będą zwierzęta żyły, rośliny sobie kwitły i też by było. Ale nie, Bóg podejmuje wielki, misterny plan, aby tą jedną owcę ludzkość odkupić. I olbrzymie ponosi ofiary z tego powodu. No bo zwróćmy uwagę, że plan jego jest ciągle w trakcie realizacji i kosztuje go to wiele różnego rodzaju cierpień. Chociażby sam okup, wydanie własnego syna na to, żeby tą ludzkość odkupić. To jedną owcą jest rodzina ludzka. I tutaj traktuje o tym, że całą ludzkość Bóg chce odkupić. Jedna klasa tylko ludzkości, ostatecznie odkupiona. Oczywiście nie wszyscy pozwolą się odkupić, niektórzy będą niechętni i tak dalej, ale to pomijamy, jakie będą efekty. Ale tutaj ci z ludzkości, którzy będą odkupieni, pokazani w jednej owcy, do której Bóg uznał za właściwe, aby zostawić 99, oczywiście nie zostawić na pastwę losu i żeby tamte przepadły. Zostawić, oczywiście podrozumiemy, pod dobrą opieką. Pastwę literalny, gdybym miał 100 owiec, jedna się zbłąkała, no to te 99 nie zostawia na pastwę losu, bo to byłby pasterz nierozumny, prawda? Żeby jedną uzyskać, to stracił 99. Zostawił, one przepadły, się rozbiegły, czy wilki je pożarły. Rozumiemy, że te 99 on zostawia pod opieką dobrą, czy jakichś innych pasterzy, pomocników, czy gdzieś tam zamknięty w jakiejś trzodzie, prawda? I one są bezpieczne. I on się nie cieszy tylko tymi, że ma jeszcze mu zostało aż tyle, tylko idzie i tą jedną szuka. Po górach, gdzieś tam i tak dalej. Ale nie traci tych 99. To nie jest tak, że to byłoby za zamiana, gdyby dla jednej stracił 99. Więc jedna zgubiona owca, cała ludzkość. Zresztą mamy chyba u Izajasza, tak? Izajasz 53 rozdział, stwierdzenie, wszyscyśmy jak owce zbłądzili. O tej rodzinie ludzkiej jest powiedziane. Izajasz wyraźnie mówi, że wszyscy jak owce zbłądziliśmy.
Ale ten sam Jezus mówi także o dwóch klasach. Już sam Jezus dzieli ludzkość. Albo jedna klasa w ludzkości, ale też mówi o dwóch klasach w ludzkości. W innym miejscu bardziej szczegółowo bierze pod lupę ludzkość i już nie mówi ogólnie cała jedna ludzkość zbawiona, ale dwie klasy same różnia z tej ludzkości. Zobaczmy do Jana 10:16. A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni, a teć muszą i teć muszę przywieźć. I głosu mego słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Tu mówi o drugich owcach. Znamy to również z jednej naszego Pana, ale do czego to się sprowadza? Sprowadza się do tego, że nasz Pan mówi, że ma jedne owce z wieku Ewangelii, te ci, którzy za nim idą już teraz, już zaczęli iść za czasów naszego Pana, apostołowie, uczniowie i ci, którzy się wtedy wokół nich gromadzili, to były jego owce. Ale nasz Pan mówi, że ma drugie owce, zupełnie inne od tych, które już w tej chwili wokół mnie się gromadzą. I te też muszę przywieźć i głosu mego będą słuchać, będą jedna owczarnia, jeden pasterz. Czyli jak tutaj nasz Pan podzielił ludzkość zbawioną? Na tych, którzy będą zbawieni w obecnym wieku Ewangelii, pójdą za nim teraz, i na tych, którzy będą zbawieni w wieku tysiąclecia. Mówimy, że ci należą tak zwani wybrani, a ci tak zwani niewybrani. Jedni idą wiarą, a drudzy nie mogą iść wiarą, muszą iść tylko ich widzeniem, ale teraz widzenie nie bardzo sprzyja poświęceniu, wobec tego czekają, aż widzenie zacznie sprzyjać poświęceniu. I należą do dwóch różnych faz królestwa. Dwie różne klasy z ludzkości. I nasz Pan sam wprowadził już podział na dwie klasy. Potem o innych podziałach na klasy nasz Pan już nie mówi, ale inne fragmenty mówią. Teraz wskażę na inne różne biblijne zarysy, które pokazują różne klasy. Oczywiście zaczęliśmy od jednej, była druga, to teraz pokażemy coś, co pokazuje trzy różne klasy z ludzkości. Tymi trzema różnymi klasami z ludzkości będzie obraz przybytków. Namiot, dziedziniec i obóz. Mamy tutaj przed sobą, ale nie widzimy do całości, prawda? Mamy tylko namiot, dziedziniec, a obóz jest poza tamten rysunek, prawda? Pokazuje, ale każdy ma wyobraźnię, bo są to rzeczy oczywiste. Tak? Namiot pokazuje nam malutkie statku, kapłani. Dziedziniec to lewici, tak? Tam są pokazani starożytnogodni, młodocianogodni, wielka kompania. No i obóz niewybrani, tak? Ludzkość. Z punktu widzenia obozu mamy trzy różne klasy z ludzkości, tak? Kapłanów, lewitów i Izraelitów. Kapłani klasy najwyższe, ogólnie mówiąc, prawda, lewici klasy niższe, wybrane, bo przecież nie wszyscy są kapłanami, chociaż wszyscy są wybrani. No i Izraelici, świat niewybrany. Poprzednio mówiliśmy o owce wieku Ewangelii jako jedna klasa i owce wieku tysiąclecia druga klasa. Wybrani i niewybrani. Ale przecież tych wybranych wziąć pod lupę, no to od razu. Wybrani do najwyższej klasy, no i ci, którzy też wybrani, ale do klasach niższych. Już mamy w sumie trzy klasy. No i potem niewybrani, potraktowani jako jedna całość. Ale gdybyśmy chcieli się Izraelitom przyjrzeć, czyli wziąć teraz niewybranych pod lupę, to można w nich rozbić dwie grupy. I już będziemy mieli w sumie cztery klasy z ludzkości zbawione. Czyli zostawiamy kapłanów i lewitów, tak jak było w pierwszym podziale. Kapłani i lewici, prawda? Kapłani klasy najwyższe, malutkie statko. Lewici klasy niższe, czyli na dziedzińcu, prawda? No i teraz a Izraelici, to tak zwani kwasi, prawda? Wybrani, często mówimy, i cała reszta, która nie jest kwasi wybranych. Już mamy cztery różne klasy z ludu Bożego. A gdyby ktoś chciał pięć klas, to nic innego, jak tylko rozbić lewitów. Bo przecież lewici ogólny termin, ale lewitów też możemy rozbić, bo tam było trzy pododdziały lewitów. Czyli kapłanów ustawiamy sobie w spokoju, Izraelitów sobie też ustawiamy w spokoju bez rozbijania, bo rozbiliśmy poprzednio. Jak zaczniemy wszystko rozbijać, to nam się da zrobić za dużo klas, a ja chcę po jednej tak zwiększać. I rozbijamy lewitów, prawda? Na kaatytów, merarytów i gersonitów. Tak i otrzymujemy starożytnogodnych, wielką kompanię i młodocianogodnych. Pięć klas do Bożego. Bo przecież mówimy lewici, ale tych lewitów było trzy oddziały. Czy to nic nie znaczy, że były trzy oddziały? Możemy raz sobie to zlekceważyć, powiedzieć lewici ogólnie, no ale prawdą jest, że lewity było trzy pododdziały. Każda miała oddzielną funkcję, nazywali się merarici, gersonici, kaatyci. Z pewnością nie jest to wszystko jedno i to samo. Ogólnie możemy mieć to raz jedno za to samo, ale chcemy się przyjrzeć pod lupę, to widzimy, że trzy pododdziały. Gdybyśmy chcieli sześć klas znaleźć wśród ludu Bożego, to wystarczy zajrzeć do Joela 2:28-29. Tego nie będę teraz robił, bo i tak zajrzymy pewnie później. Joel 2:28-29 mówi o jakichś sługach i służebnicach, starcach, młodzieńcach, synach i córkach. Czy to nic nie znaczy? Jeśli nic nie znaczy, to po co on tak nazywa? Dlaczego on mówi, że wyleję ducha na sługi, na służebnice, na starców i młodzieńców, na synów i na córki? Jeśli tylko chodzi mu o to jedno i to samo, to po co zmienia? Przecież mu wyraża inne wylanie ducha na sługi, służebnice, inne wylanie ducha starcy, młodzieńcy, synowi i córki.
Mało tego, jeszcze jak wiemy, on tam różnicuje. W tych dniach ich, w tych dniach wyleje i po onych dniach wyleje. Czyli nie może to być nawet jedno i to samo, bo są dwa różne okresy wylania. Już nie sześć różnych klas, okresów wylania, tak jak sześć klas, bo część tych klas korzysta z jednego wylania, część tych klas z drugiego wylania. Ale już chociażby, że są dwa różne wylewania tego ducha na te klasy, wskazuje, że to nie jest jedno i to samo. Bo w dwóch różnych okresach to się bierze. Można to oczywiście zlekceważyć i powiedzieć, to jedno i to samo. Ale to, tak, to nie jest postępujące światło prawdy. To nie jest biegnięcie ścieżką sprawiedliwego, która im dalej, tym jaśniej świeci. To jest tylko biegnięcie 20-30 metrów, może nawet kilometr od tej ścieżki sprawiedliwej i łapanie jakichś okruchów świata, które docierają tam. Jeżeli jest mniej drzew, mniejszy gąszcz przy drodze, wtedy większa ilość światła dojdzie gdzieś tam dalej w bok. No i tam kawałek dojrzą tego. Potem jest gęstsze zabudowanie, osłona drogi. Już nie widzą tego światła, które biegnie na tej ścieżce. Gdybyśmy chcieli podzielić grupę kwasi wybranych na dwa poddziały, to będziemy mieli 7 grup. Tak? Bo byśmy wszystkie 6 pozostałych utrzymali, a grupę kwasi byśmy podzielili na tych, którzy są, się poświęcają przed Nowym Przymierzem, o teraz, i to nazywa się obozem Epifanii, i ci, którzy się poświęcą po Nowym Przymierzu. Teraz się nie poświęcają, teraz są tylko usprawiedliwionymi z wiary. Nie lubię tego słowa usprawiedliwione, bo bardzo długo się mówi. Muszę zwalniać tempo, żeby je wypowiedzieć. Tak, bo przecież wiadomo, że usprawiedliwiani to są i poświęceni, i przepraszam, kwasi wybrani, to i częściowo poświęceni, i częściowo w tej klasie są usprawiedliwieni z wiary. Ci, którzy się poświęcą przed Nowym Przymierzem, obóz Epifanii. Ale tamten należą tacy, którzy tego nie zrobią, bo warunki jeszcze są dla nich tutaj w świecie zbyt atrakcyjne i co prawda są na poziomie usprawiedliwienia, ale poświęcenie jest dla nich jak gdyby nieatrakcyjne, bo mają coś ciekawszego. Chociaż żyją w miarę przyzwoicie i zachowują wiarę naszego Pana i starają się w jakiś sposób zgodnie z tym żyć, ale nie poświęcają się. Żyją jednak wciąż dla siebie. I posiale wiemy, że się poświęcą po wejściu Nowego Przymierza, z drugiej strony. Ale to już nie będzie jedno i to samo. Już nie będą tak samo potraktowani jak ci, którzy poświęcają się po tej stronie. Chociaż są członkami tej samej klasy, kwasi wybranych ogólnie mówimy. I ostatni podział dalej już nie będę ciągnął, bo to nie ma sensu. Teraz będziemy widzieli, o co chodzi. 8 klas, gdyby ktoś chciał. Dzielimy zbawionych na tych, którzy są zbawieni w tym życiu i tych, którzy są zbawieni w przyszłym życiu. I w ten sposób uzyskamy 8 klas. Czyli maluczkie statko i wielka kompania zbawieni są w tym życiu, bo są na próbie do życia lub śmierci już teraz. I teraz się ich przesądza. A pod Nowym Przymierzem ile klas uzyska życie? Albo śmierć? Czyli ile klas stanie na próbie swojej życia i śmierci? 6. Bo 6 synów Ketury. Ketura, Nowe Przymierze. 6 synów Ketury. Wszyscy ci, którzy uzyskają swoje życie pod Nowym Przymierzem. Tam synach Ketury są miejsce, że tam godnie, budeciane godnie, obudowikani tam będzie. No bo wszystkie te klasy nie są na próbie życia i śmierci po tej stronie Nowego Przymierza. Chociaż są członkami Ludu Bożego, jakieś miejsce w tej klasie uzyskują, ale swoje życie, swoje zbawienie zapieczętują po drugiej stronie Nowego Przymierza, po jego inauguracji. Tu także cała ludzkość, prawda, też pokazana w tych 6 czynach Ketury. Jeśli nie myślę, że jeszcze do Ketury wrócimy w trakcie naszego tematu i zobaczymy dwie żony Abrahama, wyraźnie w Biblii powiedziane, że znaczą pewne przymierza, że ich dzieci oznaczają pewne klasy, nawet wyjaśnione są, to są te klasy, które się urodziły z tych dwóch żon, no i Ketura, 6 synów. I nie jest powiedziane już, co one znaczą. Ale jest oczywiste, że coś znaczą. Skoro Abraham miał 3 żony, każda i o dwóch jest powiedziane w Biblii, będziemy czytali słowa Pawła, że oznaczają pewne dwa przymierza, z których się narodziły dwóch synów, no to potem jeszcze 6 żona Ketura to nic nie znaczy i 6 jej synów też coś znaczy, chociaż Biblia nie wyjaśnia. Ale harmonia z wszystkimi innymi prawdami pokazuje nam co. Czyli doprowadziłem do 8 różnych klas, ale nie będę już pokazywał, bo myślę, że każdy, kto nie jest uprzedzony w umyśle do postępującej prawdy, widzi, że można różne klasy dostrzec w boskim planie. I są one logiczne. I Biblia o nich mówi, my częścią tekstu się zajmiemy, to było tylko przekonanie, że są klasy, że klasowość ludu Bożego to nie jest nic wysanego z palca. Do roku 1881, wiemy, było tak zwane wysokie powołanie ogólne. Wszyscy, którzy się poświęcali, byli składani z ducha, czy chcieli, czy nie. Jeśli nawet nie chciał być z Jezusem kiedyś w niebie, to i tak był spłodzony z ducha. Miał potem miłą niespodziankę, prawda, w pierwszym zatestaniu, bo się tego nie spodziewał, a tutaj nagle zbudzony jest on, prawda, świadomość ma przecież tą samą, bo wiedział, kim jest,
Protestantami, ale w zupełnie innych warunkach i w innym ciele. Większość z nich, myślę, zmarszczyła po walce ostatka, dostała takiego zaskoczenia, bo nie wiem, czy taką prawdę posiadali na ciemnych wiekach, ale oddanie dla Pana, jeśli spełniali warunki, to bez względu na świadomość, czy wiedzieli, do czego startują, czy też nie, byli składani z ducha, jak się rozwinęli jako nowe stworzenia, dostępowali udziału w pierwszym zmartwychwstaniu. Tak było gromadnie, gremialnie dla wszystkich poświęcających się do 1881 roku. Po tym roku ustało ogólne wysokie powołanie. Co to znaczy ustało? Bo w tymże roku, 1881, Bóg spłodził z ducha 144 tysiące osób. To nie mógł oczywiście spalać teraz gremialnie wszystkich następnych, na przykład jeszcze za 20 tysięcy, 30 tysięcy, a potem się będę martwił przy końcu, co z nimi zrobić, jak ich zmniejszyć. Prawda? Do liczby 144. To byłoby niepoważne. Tak czasami ludzie robią, prawda? Potem kombinują, jak coś za dużo, tu, tam, potem myślą, jak to wszystko sobie tym poradzić. Ale Bóg tak nie może postępować. Skoro na jego zegarze wybiła, czy na jego liczniku wybiła 144-tysięczna osoba, która została spłodzona z ducha, Bóg zakończył gremialne, ogólne wysokie powołanie dla wszystkich poświęcających się i następni, którzy mogliby wejść do malutkiego statka, mogli to uczynić tylko wówczas, jeśli zwolniły się miejsca, bo część poświęconych, prawda, powołanych przed tym rokiem i spłodzonych z ducha okazała się niewierna. No to mieliśmy w wykładzie brata Marka na temat, prawda, tej przypowieści o groszu, kiedy wychodził 5 razy na początku parauzji, potem 5 jeszcze różnych innych powołań, nowych robotników, no bo miejsca się zwalniały, bo też 5 przesiewań szło i ciągle odpadali ci, którzy nie byli do końca wierni do klasy niższej, albo nawet do tej najniższej, najgorszej, w której śmierci. I wtedy z tych poświęconych, którzy byli jak gdyby w pogotowiu, poczekalni, poświęceni do klasy przyszłościowo, już nie oczywiście morskiego statka, ale do klasy poświęcającej się między wiekami, którą my w tej chwili nazywamy młodocianogodnymi, z tych najwierniejsi byli spodzani z ducha. No ale większość nie. I tak było aż do roku 1914. W roku 1914 ostatnia osoba została spłodzona z ducha, która miała się okazać wierną. To na pogarszony problem wiedzieć, prawda, czy dana osoba będzie wierna, czy też nie. Więc czy w 1914 roku, o ile pamiętam z piramidy, to było o 7.12 rano. Tak była żona kiedyś pisała, taka ciekawostka, prawda? O 7.12 rano ostatni członek malutkiego statka został spłodzony z ducha. Pewnie się zbudził i nastąpił akt jego poświęcenia w sercu, ale to jest nieistotna godzina i minuta jest nieistotna. Ale Bóg wiedział, że ta osoba spłodzona z ducha będzie wierną i że nie będzie potrzeby jej wymienić na inną osobę, bo ona odpadnie. I dlatego też mówimy, że w roku 1914 skończyło się spłodzanie w ogóle. Ponieważ po tej dacie Bóg wiedział, że nikt nie odpadnie. Ktoś mówi, a jak mógł wiedzieć, że zawsze człowiek może odpaść, no może odpaść, ale i dlatego, że może odpaść, to odpadali. Od 1881 do 1914 ciągle odpadali i Bóg ciągle nowych na ich miejsce spłacał. I gdyby Bóg wiedział, że znowu będą odpadać, to by na pewno zrobił to w roku innym, tą ostatnią spłodzone, prawda? 1918, 20, albo 25. Spłodził ostatniego i powiedział, koniec spłodzania, bo ten z 25 roku spłodzony będzie już wierny do końca i nikt więcej nie odpadnie. Ale Bóg wiedział, że to się stanie do roku 1914. To nie jest tak, że my sobie wymyśliliśmy, prawda? Tylko tak pokazują biblijne nauki. Ja dzisiaj będę wskazywał oczywiście nie na wszystkie, bo my mamy się skupić na obozie Epifanii, ale chcę przedstawić ten zarys. Więc w 14 roku spłodzona została ostatnia osoba z ducha do malutkiego statka. Nikt już po tej dacie miał nie odpaść, a więc nie było potrzeby już nikogo innego spłodzić na jego miejsce. Dlatego po roku 14 nie występuje spłodzanie z ducha. Dlatego też po tej dacie, w roku 1914, już nie tylko ci, dla których zabrakło miejsca w malutkim statku, tak, zabrakło zwolnionych koron, ale wszyscy już, absolutnie w 100% poświęcający się, zaliczani do obu, do młodocianogodnych, w klasę młodocianogodnych. I tak było aż do 16 września 1954 roku. W tym dniu 16 września 1954 roku Bóg zamknął tworzenie klasy młodocianogodnych, zamknął wejście na dziedziniec. Wszyscy ci, którzy na ten dziedziniec do tej daty weszli, tu się znaleźli, mogli w nim wytrwać, mogli w nim nie wytrwać. Tutaj już liczba nie była ich określona, że musi być tyle albo tyle. Więc nawet jak ktoś z nich odpadał, to Bóg się nie musiał martwić, żeby o tej dacie kogoś innego wpuścić jeszcze na jego miejsce, bo to już nie była liczba 144 tysięcy, ani żadna inna. Była data do roku 54. Wszyscy ci, którzy się poświęcili do tej daty, mieli możliwość wejścia na dziedziniec i stać się przyszłymi młodocianogodnymi, jeśli byli wierni. Jak byli niewierni,
odpadali, na ich miejsce nikogo Bóg nie powoływał, bo liczba nie musiała być taka konkretna, ani inna. Po prostu tutaj zdecydował okres czasu, data. I po tej dacie, po roku 54, rozpoczęło się budowanie obozu. Czyli wszyscy ci, którzy nie weszli, dobrą stroną, dobrą stroną. Wszyscy ci, którzy nie weszli na dziedziniec tutaj do roku 54, już później, nawet jak się poświęcali, musieli być poza, o, tu na pewno to pokazywało, ale musieli już potem być w obozie poza dziedzińcem. I tam budowanie obozu zaczęło się od roku 54, trwa do dzisiaj budowanie obozu i jeszcze ileś lat przed nami potrwa, aż do inauguracji Nowego Przymierza. I potem będzie też właściwie budowanie obozu, tylko już, a to potem będziemy mówili. Teraz słów parę poświęcę, bo wiem, że to budzi też wątpliwości. Skąd tą data? Czyli rok 1954. Skąd my taką datę wzięliśmy i mówimy, dlaczego to te daty? Bo z tym w sumie z malutkim statkiem, tutaj ze świetnicą możemy to mniej więcej jeszcze zrozumieć, to jeszcze prawdy można być paruzyjne, prawda? Rok 1914, tylko nie żniwa i tak dalej, więc logicznie jakaś coś ustaje, jakaś praca ustaje, żniwo się kończy, no to chyba już koniec szukania malutkiego statka. Ale skąd ta data 1954 rok? Podam kilka dowodów, będzie ich pięć, które na tą datę wskazują. Z trzeciej Mojżeszowej 12 rozdziału, nie będę czytał, ale tam jest mowa o 40 dniach oczyszczenia matki po urodzeniu syna i 40 dniach oczyszczenia matki po urodzeniu córki. Nie będę teraz tego odczytywał, bo znowu to by nam zabrało zbyt dużo czasu, a i tak nie wiem, jak się wyrobimy czasem dla naszego normalnego tematu. Wiemy, tylko się powołam na fakty, że takie istnieją. 40 dni oczyszczenia matki po urodzeniu syna to 40 lat parauzji. Oczyszczanie się tej matki oznaczało usuwanie wszelkich błędów z nauk dotyczących pewnych klas, dotyczących klasy syna, malutkiego statka, lub klasy córki wielkiej kompanii. Oczyszczanie się nauk, dodajmy także sług, którzy te nauki podawali, tak aby byli odpowiednio przygotowani do swojej przyszłej służby w królestwie. Czyli gdy matka się oczyszczała przez 40 dni po urodzeniu syna, syn to malutkie statko, 40 lat jej oczyszczania się, to jest 40 lat okresu parauzji, kiedy prawdy odnośnie malutkiego statka cały czas były oczyszczane z ewentualnych błędów, które jeszcze na początku mogły być. I tak było do roku 1914. Rok 1914 przyszedł, wszystkie prawdy dotyczące malutkiego statka, syna, były czyste i wolne od błędów. To bardzo rzecz ciekawa, myślę, że w naszym gronie można to powiedzieć, bo po roku 1914 brat Russell parę miesięcy przed swoją śmiercią napisał, że prawdopodobnie jeszcze będą schodzani później członkowie malutkiego statka, no bo wciąż, on się spodziewał ucisku, na 1914 to potem nie naszło, nie nastąpiło, sam widział wcześniej, że to nie nastąpi. I wiesz, na myśl strażnicy, że po 14 roku jeszcze chyba będzie schodzanie z ducha, ponieważ jeszcze same gdyby następnie poświęcający się, no nie ma, nic się nie zmieniło takiego wielkiego w świecie, prawda, co by wskazywało, że jest koniec wyboru malutkiego statka. No i co? I tak jest napisane w strażnicy przez brata Russella po roku 1914. I tutaj brat Russell, który był narzędziem Boga i który wydawał prawdy parauzyjne przez okres 40 lat, nagle podaje coś, co jak gdyby jest sprzeczne z tym, co on sam do tej pory podawał. Ci, którzy chcieliby się tego uchwycić, mówią, tak, najnowsza myśl brata Russella, ostatniejsza prawda postępująca. Ale niestety, podana po 40 dniach po oczyszczeniu, matki oczyszczającej się po urodzeniu syna. Po roku 14 nawet sam brat Russell, jeżeli jakąkolwiek inną myśl zauważył, a w słabości umysłu przy końcu wieku był coraz słabszy, mu się wydawało, że nie wiem, czy potem o tym wiedzieli, ale takie są fakty. I to była myśl podana przez niego i mamy ją zapisaną, ale myśl, która została podana po 40 dniach, po roku 1914. A wszystkie prawdy na temat malutkiego statka bo oczyszczały się 40 lat, do roku 1914. Cokolwiek innego by nie wiadomo kto, można byłoby za samym Pawłem potem powiedzieć, nawet anioł z nieba, prawda? Powiedziałby coś innego, to nie wierzcie. Bo prawda odnośnie malutkiego statka oczyszczała się do 14 roku. Bo w tym roku osiągnęła pełnię swojej czystości, jeśli chodzi o malutkie statko, nie prawda w ogóle. Pamiętamy, prawda po urodzeniu syna, syn to malutkie statko, czyli prawdy dotyczące malutkiego statka oczyszczały się do tego czasu. Później już nikt nie mógł wnieść tutaj nic nowego, a jak nawet wniósł, to już nie było to prawda. Słabszy umysł brata Russella później już już logicznie tak bardzo nie myślał. 80 dni oczyszczenia matki po urodzeniu córki, powiedzieliśmy, to jest pierwsze 40 dni parauzja i drugie 40 dni epifania. No i do jakiego okresu nas to doprowadza?
Skoro 40 dni skończyły się w roku 1914, bo zaczęły się z początkiem żniwa, no to kolejne 40 dni musiało się skończyć w roku 1954. Coś z tego oczyszczenia wskazuje na rok 54. Matka, jakaś matka, ktoś może powiedzieć, ale ja nie wiadomo, o co to chodzi, matka. No dobrze, ale jakaś matka była oczyszczona w roku 1954, po 80 dniach. Może się sprzeczać, która ta matka, co to za matka, ale to nie ma problemu, bo inne grupy badackie nie mają żadnych nałóg odnośnie tej drugiej matki i co to by ewentualnie matka w roku 1954 oczyszczona miała oznaczać. A jeszcze miała ofiarę czy nie na dowód swego oczyszczenia, to w ogóle już nie ma w żadnych grupach badackich na ten temat pomysłu, jak to rozwiązać, bo nic takiego u nich nie było, a my wiemy, co to jest, będziemy o tym mówili zresztą. Czyli pierwszy dowód na datę rok 1954 to 40, a w naszym przypadku już szczególnie nas interesuje 80 dni oczyszczania się matki po urodzeniu córki. W roku 54 matka, czyli prawdy dotyczące wielkiej kompanii, bo córka to jest wielka kompania, a syn Bronczyk-Sawko, były oczyszczone od błędów. Do tego czasu prawda na temat wielkiej kompanii mogła posiadać pewnego rodzaju niedomówienia, niejasności albo nawet przekłamania, ale z rokiem 54 osiągnęła swoją pełnię. Znowu nie w ogóle prawda, ale prawda odnośnie wielkiej kompanii, córki. I do tej daty prawda została oczyszczona odnośnie wielkiej kompanii ze wszelkich błędów. I rok 54 wyznacza kres tej działalności. Dowód drugi, który na tę datę wskazuje, to noc z Mateusza 25 rozdziału. Znowu nie będziemy czytali, jest to noc, kiedy określono, że oblubieniec wrócił. Oto oblubieniec. Jest, a nie idzie, jak prawda? Na przykład dodał słowo idzie. Czyli Mateusz 25, jest to pierwszych 12 wierszy tego rozdziału, przypowieść o powrocie oblubieńca i jak to panny na niego oczekiwały. Znowu nie będziemy czytali, bo tylko powołuje się na fakty. To by ten temat byśmy musieli robić do wieczora, gdybyśmy chcieli wszystko udowadniać. Wiemy, że brat Russell ogłosił fakt obecności naszego Pana w kwietniu 1877 roku, z pewnym opóźnieniem. Dlatego, że bardzo długo brat Russell nie mógł w ogóle pojąć, że nasz Pan wróci nie literalnie, tylko duchowo na ziemię. Nawet brat Russell ulegał temu błędowi, bo całe nowinarze chrześcijaństwo tak wierzyło, że powód będzie literalny. I dopiero w roku 1877 zrozumiał, że to, co oni spodziewali się na rok 1874, bo takie były ich obliczenia i były słuszne, tylko spodziewali się w złym sposobie powrotu, literalnym. Kiedy literalnie nasz Pan nie wrócił w roku 1974, tak jak oni się spodziewali, rozczarowanie. Co to znaczy? Jak to jest? Gdzie pomyłka? Co się nie tak było? I później właśnie ten barbur, osłabiony barbur, który stał się przesiewaczem, zasugerował na łamach tego pisma, że być może jednak Pan wrócił, tylko duchowo. I jest dlatego niewidoczny, dlatego nie widzieliśmy w roku 74, jak przyszedł. I wtedy dopiero brat Russell się na tym zastanowił i zaraz potem dowody biblijne, że rzeczywiście drugi powrót naszego Pana miał być właśnie taki. A oni wszyscy spodziewali łącznie z nim samym literalnego powrotu. Dlatego z pewnym opóźnieniem dotarła do nich myśl albo świadomość, że nasz Pan jednak wrócił w roku 74 i dlatego przypowieść, kiedy mówi oto oblubieniec idzie, tak słowo idzie w gdańskim przykładzie zbyt nadgorliwe. Tak wiemy, na badaniach często się przekonujemy, że tłumacze są zbyt gorliwi, dodają pewne fragmenty, tak samo biblijni tłumacze. Dodali słowo idzie, a w oryginale greckim nie ma słowa idzie, tylko oto oblubieniec. Bo w roku 1877, kiedy brat Russell ogłosił ten fakt, to on nie szedł, tylko już był obecny od 3 lat. Brat Russell z pewnym opóźnieniem ogłosił fakt jego obecności. Oto oblubieniec. Skoro tu jest północ, bo tam o północy się rozległ krzyk, a antytyp nam pokazał, że za północ ten krzyk oto oblubieniec był w kwietniu 1877 roku przez brata Russella wydany, no to łatwo sobie obliczyć, kiedy jest początek tej nocy, prawda? Do tyłu się cofnąć i kiedy jest koniec tej nocy. Początek nocy wychodzi na rok 1799, bo to jest ten tak zwany początek końca Daniela, to nie będę udowadniał, bo to nie ma teraz czasu, to koniec musi wypadać na październik 1954 rok. I oto kolejny dowód. Noc z Mateusza 25 kończy się w roku 1954. Trzeci dowód to przypowieść o groszu, na której temat mieliśmy wykład. Mateusz 20 rozdział, pierwsze 16 wierszy. Tam jest mowa o dniu, 5 powoływaniach robotników, bardzo rano, potem były jeszcze następne 3-4 godziny, w sumie 5 godzin różnych powołań, okres parauzji, no i potem nastała noc, prawda? Tam już i w tym, na początku tejże nocy, przy końcu dnia następowało rozliczenie. Wiemy, że 12 godzin trwał dzień pracy, tak mówi Jan 11:9, że dzień pracy ma 12 godzin. No to oczywiście noc także 12 godzin, żeby było 24, czyli tą samą długość ma dzień i noc, to jest logiczne dla każdego.
że dzień i noc mają tę samą długość. Po 12 godzin. No to skoro no, dzień jest to okres parauzji, powoływania nowych robotników do pracy w winnicy, koniec dnia to jest koniec okresu parauzji, rok 1914, no to automatycznie rok 1914 rozpoczyna noc o takiej samej długości jak dzień. No to ona się musi kończyć do nocy roku 1954. I znowu ta data wynika z przypowieści o groszu, że w tym roku 1954 skończyła się noc z przypowieści o groszu Mateusz 20 rozdział. Dwa pobyty Mojżesza na górze. Po 40 dni, po 40 lat. Wiemy, że to jest w archetypie lata. To znowu parauzja i epifania pokazane. Dwukrotnie. Wiemy, że Mojżesz, gdy wrócił, to musiał zasłoną swoją twarz zakryć, bo ona mu lśniła. I nie mogli na niego patrzeć. Tą zasłoną, którą Mojżesz zakrył swoją twarz, jest lata starożytnogodnych. Która zasłoni niebiańską fazę, bo Mojżesz tutaj wraca, tej chwale, która błyszczała z niego, to już jest uwielbiony Chrystus z fazy duchowej. Jako tacy oni nie mogą w swojej świetności, swojej boskiej natury mieć do czynienia z ludzkością i coś im dawać. Więc oni muszą mieć coś, co będzie pośredniczyło. I to wtedy pokazuje to jako zasłonę. Tą zasłoną była kaza starożytnogodnych, która będzie ziemskimi przedstawicielami wobec ludzkości, będzie jak gdyby zasłaniała chwałę uwielbionego Chrystusa na fazie duchowej i będzie w ten sposób ludzkość mogła mieć coś do czynienia z Bogiem. Bo nie mogliby inaczej patrzeć na tę chwałę. To jest chwała niedostępna dla człowieka. Czyli Brzozowski kiedyś napisał w którymś miejscu, ciekawe, którego dnia po powrocie z góry Mojżesz sobie tą zasłonę na twarz założył, bo ten dzień będzie dniem powrotu z grobu starożytnogodnych. Gdybyśmy wiedzieli, którego to dnia było, moglibyśmy obliczyć dzień, ale znowu nie wiemy, bo byśmy byli za mądrzy. Byłaby to prawda nie na czasie. Za wcześnie. Za wcześnie. I byśmy byli pozbawieni pewnych prób chociażby, które może musimy przejść w związku z tym faktem, albo czegokolwiek innego, co Bóg przewidział za właściwe. Ale dzień założenia przez Mojżesza zasłony na twarz jest dniem powrotu starożytnogodnych z grobu. I ostatni, piąty dowód, który chciałbym na tą datę pokazać, to równoległość Epifanii i parauzji. W roku 1914 zostało i po tej dacie nikt nie mógł wejść do świątnicy. No i potem dalej nie mógł także przejść do Święci Najświętszej. Wszyscy ci, którzy byli na dziedzińcu jeszcze ten dzień poświęceni, musieli już pozostać tutaj. Jak się poświęcali, to nadal pozostawali w stanie poświęcenia na dziedzińcu. I analogicznie, tak jak gdy się parauzja rozpoczęła w roku 1874, przez 40 lat było żniwo i wszyscy w tym żniwie jeszcze mieli szansę, którzy się poświęcali i byli do pozwolenia wierni wchodzenia wtedy do świątnicy, tak, a w roku 1914 została zamknięta możliwość wejścia do świątnicy, tak 40 lat później została zamknięta możliwość wejścia na dziedziniec, bo okres parauzji i epifanii są równoległymi okresami. W tym okresie parauzji było jeszcze możliwość wejścia do świątnicy, z końcem parauzji ona została zamknięta. Przez okres Epifanii była możliwość wejścia na dziedziniec. Z końcem Epifanii roku 54 została ona zamknięta. Oto wejście zostało zamknięte. Ponieważ Bóg przybytek, w ogóle słowa o przybytku może parę. Przybytek, jak wiemy, pokazuje w ogóle cały boski plan. Bo w przybytku są pokazane klasy najwyższe. Tutaj do płota, do tego ogrodzenia, mówię o skończonym obrazie, do płota, do ogrodzenia mamy fazę królestwa duchową, bo zobaczmy, że w przybytku są pokazane maluszkie stadko, na dziedzińcu wielka kompania, młodociano godni i starożytno godni, jako trzy grupy lewitów. Ostatecznie wszystkie te grupy będą na fazie duchowej. Czyli przybytek do płota pokazuje niebiańską fazę królestwa. A za płotem w obozie mamy ziemską fazę królestwa. I Bóg chce mieszkać w swoim ludzie, prawda? Bo nazywa ich tym przybytkiem, prawda? On już mieszka w tej klasie, on już mieszka częściowo także i w tym, bo to jest wielka kompania na tym przybytku. Starożytnogodni są na razie w grobie, więc w nich nie mieszka. Młodocianogodni są rozwijani, więc nikt tak mieszka częściowo, bo oni jeszcze są w procesie obrabiania. A w obozie to właściwie prawie w ogóle nie mieszka, bo coś tam w obozie jest poświęconych. Mało co poświęconych, cała reszta to jeszcze nominalne chrześcijaństwa, bo w ogóle odrzucający prawdy biblijne. Ale wiemy o tym, że on będzie mieszkał przez ducha swego swoim ludem. Będzie mieszkał, że na pełni, bo to jest, będzie wtedy wszyscy będą jego przebytkiem. I tutaj ten przybytek do płota to będą te klasy, które znajdą się razem z nim w fazie duchowej, a za płotem faza ziemska. I Bóg przygotowuje swoje mieszkanie, swój przybytek od środka i tak porządkuje. W roku 1914 zamknął możliwość wejścia do dziedzińca, powiedział wszyscy ci, którzy nie pasują do dziedzińca są usunięci. I wiemy, że wielka kompania
roku 1914 jako nienadająca się do malarskiego statka usunięta została na dziedziniec. Bo Bóg porządkuje od środka i robi porządek. Wyrzuca wszystkich tych, którzy nie nadają się do danego stanu. Mówi, wy się nie nadajecie z powodu waszej niewierności do bycia w stanie świątnicy czy świątnicy najświętszej, bo to jest ten faza boskiej natury, prawda? Tutaj w stanie spodzenia, tutaj w stanie narodzenia. Ale ogólnie przebytek to jest boska natura. Ci, którzy się do takiej boskiej natury nie nadają, muszą z niego być usunięci. I Bóg to zrobił i usunął wszystkich tutaj na dziedziniec. I zobaczmy, co się dzieje. Na dziedzińcu byli usprawiedliwieni z wiary czy przez wieku Ewangelii. Gdy w 14 roku Bóg wyrzucił wszystkich, całą wielką kompanię na dziedziniec, to czy ci, którzy byli usprawiedliwieni z wiary, zostali stąd też wyrzuceni? Nie, bo Bóg jeszcze nie mówi, nie porobi porządku na dziedzińcu. To tak jakby tutaj w domu, prawda, robić porządki, siostra Marta sobie wszystko powracała spokoju na podwórko, żeby mieć elegancko, czyściutko w pomieszczeniach. Dywany porządnie wyczyściła, wszystko wysprzątała. A na podwórku bałagan. Ale ona mówi, na podwórku zajmę się w przyszłym tygodniu. Tam samochody przyjadą, księcie powożą, a na tym domu, że nie można wszystkiego posprzątać jednocześnie. Taki Bóg robi tak samo. Więc z chwilą, gdy wielka kompania została usunięta na dziedziniec, to na dziedzińcu mamy tak, wielką kompanię, czyli poświęcone jednostki. Mamy usprawiedliwionych z wiary, z wieku Ewangelii, bo Bóg na razie nimi też nie zajmuje, bo teraz jeszcze ich nie porządkuje tutaj. Mówi, porządkowanie dziedzińca przyjdzie 40 lat później, w roku 54. Ja wtedy wszystkich tych, którzy nie nadają się do dziedzińca, powrócę do niego za dziedziniec. Ale na razie możecie sobie tutaj być, bo jeszcze nie porządkuje dziedzińca całkowicie. Czyli mamy wielką kompanię, mamy usprawiedliwionych z wiary, no i mamy część tych usprawiedliwionych, którzy się poświęcili. Ci usprawiedliwieni, którzy się poświęcili, już nie mogli przecież przejść dalej, bo rok 1914 wejście zostało zamknięte, więc jak się poświęcili na dziedzińcu jako usprawiedliwieni, no to jako poświęceni tutaj zostali i stali się mu dosianogodnymi. Czyli trzy grupy do roku 1914 mieszały się na dziedzińcu. Wielka kompania usunięta ze świątnicy, mudacianogodni, którzy się poświęcali, którzy nie mogli iść dalej z powodu zamknięcia drogi do świątnicy, też tutaj zostawali jako lewici. No i także byli usprawiedliwieni z wiary jeszcze z wieku Ewangelii, którzy pozostali, którzy tam byli cały czas, lewici. Oni mieli możliwość podjąć poświęcenie i zostać tutaj na stałe do roku 54, a jak tego nie podjęli poświęcenia do roku 54, to roku 54 Bóg mówi czas porządkowania dziedzińca. Żaden niepoświęcony nie będzie na dziedzińcu mieszkał. Zatem wszyscy z was, którzy się nie poświęciliście do roku 54, a byliście usprawiedliwieni z wiary jeszcze z wieku Ewangelii, zostaniecie usunięci do obozu. Ponieważ na dziedziniec, ja teraz porządkuję dziedziniec i ja zamykam ten dziedziniec. Wszyscy na nim obecni muszą być poświęceni. Czyli z rokiem 54 wszyscy usprawiedliwieni, usunięci do obozu. I w tym obozie oczywiście mamy nadal nominalne chrześcijaństwo, nawet nieusprawiedliwione. Bóg się nimi nie zajmuje, oni wciąż są w obozie. Bo Bóg jeszcze nie kończy obozu. On to skończy z wiekiem tysiąclecia. Z końcem wieku tysiąclecia powie koniec obozu. Żaden niepoświęcony w obozie mity nie będzie. Zostanie usunięty do poza obozu. Ale przez okres wieku tysiąclecia on będzie ten obóz porządkował. Wiemy, porządkował, dobrze powiedziałem. Więc mamy w obozie nominalne chrześcijaństwo, które w ogóle nawet nie jest usprawiedliwione z wiary. Mamy w obozie usprawiedliwionych z poprzedniego okresu wyrzuconych z dziedzińca po roku 54. No i mamy część tych, którzy się już poświęcili. No ale jak się poświęcili, to tak, ani tu nie mogą wejść, bo rok 54 zamknął im drogę, a tym bardziej tu nie mogą wejść, bo tutaj zamknięto jeszcze wcześniej, roku 1914. Wobec tego poświęceni zostają na obozie. Zajmują pierwsze miejsca przy płocie. Czyli obóz Epifanii tutaj, prawda, już jest prawdopodobnie pokolenie Judy, które jest najbardziej ulubionym, będzie pokazywało obóz Epifanii. A poszczególne inne grupy są w tym obozie, tam gdzieś na tył przesuwane, ale wciąż są w obozie. I tam są i usprawiedliwieni z wiary, którzy się nie poświęcają, zaraz za tymi poświęconymi gdzieś tam. Także nominalne chrześcijaństwo w ogóle jeszcze na końcu tego obozu, ale jeszcze w obozie. Z końcem wieku tysiąclecia, jeśli się nie podejmą poświęcenia i nie zostaną w obozie jako poświęcony lud Boży, zostaną usunięci do poza obozu, co jest już stanem bardzo przykrym. O i tak wygląda, no bo my w tej chwili mamy etap zamkniętej drogi tutaj stan już jest zakończony, niezmienny. Mamy zamkniętą drogę na dziedziniec, tutaj stan nie jest jeszcze nieskończony, niezmienny, bo tutaj są młodzianogodni, którzy się rozwijają, tutaj są starożytnogodni, którzy są w grobie, ale jest tutaj też wielka kompania, która już tutaj jest na stałe i już jest stan niezmienny, no ale tylko oni. Jedna grupa z lewitów. Natomiast dwie grupy lewickie, jeszcze jedna jest w grobie, druga jeszcze jest w trakcie rozwijania. Ale już do nich nikt nie może dołączyć. Te grupy młodzianogodni jeszcze dokończą swojego biegu, tutaj się albo zostaną, albo zostaną osunięci, jak będą niewierni, ale to już jest zamknięty jest próbnie, to się mówi, jest zamknięty próbnie. Czyli bez możliwości wejścia,
No, ale nie jest zatknięty całkowicie, bo tutaj jeszcze osoby żyjące się rozwijają, więc wiadomo, że mogą być pewne zmiany w stanie osobowym. Bo ktoś będzie niewierny, zostanie usunięty. No i, a reszta jest w obozie. I w tej chwili, dlatego mówię, poświęcono obóz Epifanii. Bo w tej chwili Bóg już nikogo nie zachęca tutaj, nie buduje nic z tego. Nikogo nie zachęca tutaj, to też nic nie buduje. Buduje tylko i wyłącznie obóz. Żaden z tych dowodów, o których mówiliśmy pięciu, wskazujący na rok 54, nie mówi oczywiście, że w roku 54 skończyło się powoływanie klasy młodzianogodnych, aż uczęło się obóz Epifanii. Bo Biblia tak wyraźnie nigdzie nie uczy na tematy żadne. Dopiero w zestawieniu z całą inną prawdą, którą mamy, to te fakty, ten rok 54, który pokazany jest w Biblii jako wyraźna data, pokazuje nam w połączeniu z innymi faktami, o których wiemy, pokazuje nam, że to wszystko wzajemnie do siebie pasuje. Oczywiście to jest grup innych podatków, powiedzą, że to takie różne bajki, to jak dzisiaj gdyby moich tutaj wywodów posłuchał, to powiedział, a to tam to są rzeczy takie naciągane, nie jest. A no właśnie, pewnie by tak powiedział i miałby rację. Ale dlaczego miałby rację? Dlatego, że on nie ma całej prawdy, która do tej pory została podana. Żeby zrozumieć prawdę postępującą na czasie, o na przykład jeżeli powiedzmy, że tu jest nasz Pan, potem jest wiek Ewangelii, potem się tutaj ten dymek, to mamy załóżmy parauzję, potem okres Epifanii i tak dalej, a my jesteśmy załóżmy na końcu tego punktu, prawda? To żebyśmy teraz porozumieli prawdę postępującą na czasie, to musimy my rozumieć całą prawdę, która podana była wcześniej. Bo prawda z siebie wynika. Pamiętamy, że prawda na prawdę. Tak? Jedna prawda na drugą prawdę i jest to postępująca. Ci, którzy chcieli, nie mają tej ciągłości, albo od czasów apostolskich, albo przez wiek Ewangelii, chociaż tam niewiele prawdy było podawanych, ale mamy szafację doktryny. A szczególnie, którzy nie mają prawdy paramuzyjnej, którą by zachowali do tej pory, a potem nie mają prawdy epifanicznej, bo ta rzeszona, bo ona powoli postępowała, rozwijała prawdę paramuzyjną i nagle chcieliby się podłączyć w tym punkcie do naszego dzisiejszego tematu i powiedzieliby, a to naciągane, no słusznie by powiedzieli, naciągane i niespójne dla nich, bo oni nie mają ciągłości. Gdyby uczeń otworzył książkę z fizyki na temat energii atomowej na stronie 781 i przeczytał coś tam, co tam pisze na temat energii atomowej, to powiedział, głupoty, ja nic tutaj nie wiem, to w ogóle. Ale wcześniej jest 780 stron tej książce, które on nie zna na temat energii atomowej. Gdyby od początku przestudiował, to fakty podane na stronie 781 by go nie dziwiły. Ale jak on sobie od razu otworzy i załóżmy przypadkowo się dowie na jakimś wykładzie z fizyki o energii atomowej, no to wyjdzie, prawda, się będzie śmiał. Oczywiście w szlaku nauki to sobie jeszcze zda sprawę, że on nie umie, więc ale tutaj wprawdzie to będzie próbował filozofować, ale wina będzie po jego stronie. Nie ma prawdy całej, którą Bóg podał do tej pory, dlatego to, co tutaj mu się nagle by do niego doszło, to jest dla niego nieprzekonujące, bo nie ma prawdy, która była wcześniej podana. On nie może przyjąć prawdy na czasie postępującej, bo nie przyjmował prawdy wcześniej. Jak nie przyjmował prawdy wcześniej, jest nieprzygotowany. Jest nieprzygotowany na twardą prawdę. Jest tylko przygotowany na mleczko. Dlatego różne systemy nominalne mogą się tylko mleczkiem karmić. Nawet grupy lewickie, badackie też mogą się tylko karmić mleczkiem, no bo całą prawdę epifaniczną Bata Johnsona zarzucili. Bart Johnson, gdy rozpoczął prawdę epifaniczną po roku 14, przecież nie rozpoczął od obozu epifanii. Mówiliśmy nawet, że tej prawdy dokładnie sam nie widział, ale od obozu epifanii. Powoli bronił prawdy parauzyjnej, która była kroczek po kroczku, rok po roku postępowała do przodu, rozszerzała, powyjaśniała w ciągłej harmonii z parauzyjną prawdą. Ale początkowo to nie było od razu skok do przodu. To było po prostu to samo. Prawda parauzyjna. Ale komuś się nie podobały prawdy właśnie parauzyjne. I dlatego ich obrona też mi nie pasowała. I obrona praw parauzyjnych przez Bata Johnsona doprowadziła go do olbrzymiego pokładu nowych praw, a ci, którzy się prawdy parauzyjne nie podobały, nie przyjęli całej tej obrony praw parauzyjnych, a nawet części prawdy parauzyjnej zatracili. Jeszcze chwilę i zrobimy przerwę. Myślałem, że to będzie... Zrobimy jeszcze rzecz bardzo dziwną. Więc o tych wszystkich faktach, o których mówiliśmy tutaj, zamknięciem drogi tutaj, mówi bardzo tajemniczy tekst, którego nikt nie rozumie z wyjątkiem prawdy Epifanii. Nikt poza Epifanią nie wyjaśni tego tekstu. Żeby jak próbował i żeby jak się drapał po głowie, nic mu z tego nie wyjdzie. Ten tekst jest absurdalny. Bez zrozumienia prawda, bez prawdy epifanicznej ten tekst uwłacza Bogu. Objawienie 22:11. Kto nie zna prawdy epifanicznej, to ten tekst uderza w Boga i w jego w ogóle charakter. Tylko prawdy epifaniczne potrafią pokazać go we właściwym miejscu, jego znaczenie i zastosowanie. A kto nie ma tych praw, to nie rozumie. Jak mu niewierzący zapyta, co tu pisze, co to za dziwne stwierdzenie ze strony Boga, to nic nie powie. A co tam mówi takiego dziwnego ten tekst? Kto niesprawiedliwy, niech nadal będzie niesprawiedliwy.
Kto plugawy, niech nadal będzie plugawy. Kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy. Kto święty, niech nadal będzie święty. Dwa ostatnie stwierdzenia to są bardzo ładne, prawda? Kto sprawiedliwy, niech będzie sprawiedliwy. Kto święty, niech będzie święty. Chociaż tu się można zatrzymać, powiedzieć, a czemu ten sprawiedliwy niech nie będzie święty? Dlaczego go nie zachęci, żeby był święty? No ale jeszcze dobre rzeczy. Ale jak zrozumieć, że Bóg zachęca niesprawiedliwych, aby byli niesprawiedliwi, a plugawych, aby byli plugawymi? Cóż to za metoda? Tutaj grzesz, tutaj Bóg nawołuje grzeszników do pokuty, tak, zachęca, mówi, uświęcajcie się, bądź świętymi, bądźcie jako ja jestem święty i tak dalej. A tutaj mówi, niesprawiedliwy jesteś, nie przejmuj się, takim bądź dalej. Jesteś plugawy, jeszcze gorszy nawet, jeśli też sobie nie przejmuj się, też bądź plugawy. Dziwne by to było, prawda? Więc od razu widzimy dziwny tekst. I teraz go przenosimy tylko w świetle tego, co to powiedzieliśmy. W świetle zamykania pewnych dróg on się daje zrozumieć. Inaczej nikt go nie zrozumie. Bez prawdy epifanicznej jesteśmy bezbronni. I tak myślę, że tak będzie. Że wszyscy ci, którzy tej prawdy postępującej nie przyjmują, łącznie z prawdą epifaniczną, w pewnym momencie staną bezbronni. Nie wezmą oręża, bez którego ostrzeżenie walki będzie niemożliwe. Dopóki da się jeszcze walczyć częścią oręża, jakimś półmieczem, jakąś półtarczą, chociaż z kartonu zrobioną, to jeszcze można walczyć. Ale przyjdzie chwila, że ta tarcza kartonowa i pół miecza nie wystarczy. Że będzie trzeba użyć pełnej zbroi, a ta pełna zbroja jest tylko w prawdzie postępującej. W jednym ciągu praw od Jezusa, już nie mówię o wcześniej, prawda, bo tam też wcześniej, prawda, ale już powiedzmy od Jezusa aż do chwili obecnej. To jest jeden ciąg potok praw, spójny, harmonijny i niezniszczalny. Kto niesprawiedliwy? Któż to taki niesprawiedliwy? Chodzi o tymczasowo usprawiedliwionych. Bo tymczasowo usprawiedliwieni nie mają przypisanego tak naprawdę usprawiedliwienia. Wciąż są niesprawiedliwi. Kto niesprawiedliwi, czyli tymczasowo usprawiedliwieni, którzy tak naprawdę nie mają przypisanej zasługi naszego Pana i nie są tak naprawdę usprawiedliwieni. Mówimy tymczasowo, czyli Bóg ich traktuje tak, jakby im przypisał, ale im nie przypisuje. Dopiero usprawiedliwienie ożywione ma przypisane zasługę naszego Pana. Więc kto niesprawiedliwy, kto tylko tymczasowo usprawiedliwiony, niech nadal będzie niesprawiedliwy. Od roku 1914 na dziedzińcu mówiliśmy, było trzy grupy. Jedną tylko z nich przypomnę, tych tymczasowo usprawiedliwionych. Usprawiedliwieni z Jego Ewangelii. Wiem o tym, że tam byli. Mówiliśmy, że tak, Wielka Kompania została usunięta, tutaj się znajdowało, no to oni są Wielką Kompanią. Oni nie są niesprawiedliwymi, oni mają przecież przypisaną zasługę naszego Pana. Ale tutaj mówiliśmy tak, że byli tymczasowo usprawiedliwieni z Wielką Ewangelii, którzy do 14 roku nie poświęcili się, kiedy było jeszcze można wejść, albo byli za mało poświęceni, aby wziąć zwolnioną koronę i są na dziedzińcu. Po roku 1914 żaden tymczasowo usprawiedliwiony nie może już wejść do dziedzińca. Tak mówiliśmy się, że zgadzamy. Zatem kto jest tymczasowo usprawiedliwiony na dziedzińcu, niech po roku 1914 nadal takim pozostanie. Nie dlatego, że Bóg chce, żeby on taki pozostał na zawsze, tylko dlatego, że dla potrzeb Wielkiej Ewangelii nie zrobił już żadnego awansu do przodu, ponieważ wejście na dziedzinie jest zamknięte. Więc z punktu widzenia wyboru Wielkiej Ewangelii, żaden tymczasowo usprawiedliwiony na dziedzińcu po roku 1914 nie poprawi swojego stanowiska przed Bogiem. A po roku 1954 do tych samych tymczasowo usprawiedliwionych w obozie jest mówione. Kto z was jest tymczasowo usprawiedliwiony? Czyli niesprawiedliwy w naszym desie. Kto niesprawiedliwy? Kto tylko tymczasowo usprawiedliwiony? Po roku 54 jest w obozie. Niech dla potrzeb Wielkiej Ewangelii już nic nie robi. Niech nie myśli i nie startuje w swoim poświęceniu, że wejdzie na dziedziniec do klasy lewitów. Na przykład wodocianogodnych. Ponieważ wejście na dziedziniec po roku 54 zamknięte. I to jest myśl tego tekstu. Tylko znowu powiedziane dziwnie. To tak jakby mówił, żadnych tymczasowo usprawiedliwionych po roku 1914 nie zachęcajcie do stanu poświęcenia i schodzenia z ducha do świątnicy, bo skończyłem wysokie powołanie. Robert, on wyraźnie o to pisał. O tym. Dawał dowody. Koniec. Nie ma. I potem co? Jakby mógłby powiedzieć. Żadnych tymczasowo usprawiedliwionych z obozu po roku 1954 nie zachęcajcie, nie zapraszajcie do zbawienia na dziedzińcu, jako lewitów, ponieważ droga wejścia na dziedziniec została zamknięta. Ale typowy dla siebie sposób Bóg nie mówi wprost, no bo Biblia nie jest tak napisana. Tylko mówi, niesprawiedliwy tu po 14, niesprawiedliwy tu po 54, niech taki pozostanie. To nie znaczy wcale, że Bóg nie chce, żeby on się poprawiał i był coraz lepszy. Ale żeby się na przykład nie poświęcał. Ale niech nie robi tego dla wybrania w wieku Ewangelii, bo zamknąłem pewne
pewne bramy wejścia na potrzeby wieku Ewangelii. I tu zamknąłem w 14 roku, a tu w roku 54. I ten fakt trzeba podać do wiadomości, co słudzy pańscy zrobili pan Johnson. Ale pan Luther też, bo pan Luther przecież sugerował już wyraźnie wcześniej, tak? Koniec wysokiego powołania i rok 1914, zamknięcie tej drogi. Pan Johnson powiedział o zamknięciu tej drogi. Oczywiście wszyscy ci, którzy tutaj są w tej klasie po roku 14, czy w tej klasie po roku 54, mogą się poświęcać i powinni, ale już do innych celów niż klasy wybierane w wieku Ewangelii. Już nie klasy kapłanów i nie klasy lewitów. Kto plugawy? Kto to jest plugawy? Plugawy to nawet nie jest nominalnie usprawiedliwiony. Plugawy, nie pokutujący grzesznik. Także żyli tylko w obozie. Plugawych nigdy nie było na dziedzińcu. Więc do plugawych to Bóg się zwraca tylko do tych, którzy są w obozie i tylko do tych po roku 54. Dlaczego mówimy po 54, a nie wcześniej? No bo wcześniej każdy plugawy, przed rokiem 54, każdy plugawy mógł się jeszcze znaleźć na dziedzińcu, gdyby się usprawiedliwił, prawda? I poświęcił. A przed rokiem 14 każdy plugawy z dziedzińca mógł jeszcze zawędrować nawet tutaj, gdyby się przez bramę przed naszego Pana, prawda? Przez usprawiedliwienie, poświęcenie tutaj aż doszedł. Ale po roku 54 żaden plugawy za potrzeb wieku Ewangelii żadnego awansu nie dokona, bo nawet ta droga pierwsza, zewnętrzna już jest zamknięta. Zatem Bóg znowu mówi, kto plugawy, niech nadal będzie plugawy, a prościej mógłby powiedzieć, żadnemu niepokotującemu grzesznikowi z obozu po roku 54 nie oferujcie zbawienia jako lewity, a tym bardziej jako kapłana, ponieważ obie drogi już będą zamknięte, ta od dawna, a ta po roku 54. Więc mówi po prostu, żeby zaprzestać głoszenia tychże praw. Tak nowomienie mówi, zaprzestańcie ogłoszenia praw wyborczych do klas czy kapłańskiej, czy lewickiej w odpowiednich okresach czasu. Ponieważ nie można już stać się z plugawego lewitą czy kapłanem, ani z nieusprawiedliwionego kapłanem. Ponieważ zamknąłem drogi. Brad Johnson opisał to w mnóstwie artykułów. Kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy. Sprawiedliwym oczywiście są lewici, tak? Jego kompania, młodociano godni, no starożytno godni, ale oni są w grobie, więc ich teraz nie ma, więc możemy ich w tej chwili zlekceważyć, bo do nich to się nie dotyczy, bo oni nie żyją. Więc wieka kompania i młodociano godni, ci, którzy są na dziedzińcu, oni są w stanie usprawiedliwienia, Bóg zachęca, aby w takim stanie wytrwali. Znowu nie zachęca ich, żeby się podwyższali wyżej, bo nie mogą się podwyższyć do klasy świątnicy, prawda? Bo tutaj jest świątnica zamknięta, ale jeżeli są już w stanie dziedzińca, niech ten stan zachowają. Czy są wieką kompanią kiedyś, jak była ta klasa? Niech zachowają wierności tejże klasie. Jeżeli są w klasie młodocianogodnych, niech także będą takimi, ponieważ stan sobie nie podwyższą. A ci, którzy są święci, czyli maluszkie statko, ci, którzy są świętnicy, niech będą nadal świętymi, niech utrzymują swój stan. Ten tekst końcowy, kto święty, niech nadal będzie święty, zawsze był prawdziwy. Przez cały wiek Ewangelii ten tekst był prawdziwy. Kto święty, niech nadal będzie święty. Natomiast w całej pełni ten tekst, objawienie 22:11, stał się prawdziwy dopiero po roku 54. I to jest właśnie postępująca prawda. Fragmenty tego tekstu były zawsze prawdziwe. Na przykład w odniesieniu do maluszkiego statka. Nie tylko po roku 14, nie tylko roku 54, zresztą nawet wiemy, że po roku 54 już nie było maluszkiego statka, trudno było ich zachęcać do wierności. Ale po roku 1914 było maluszkie statko, no i było wcześniej cały czas. Więc w tym aspekcie, kto święty, niech nadal będzie święty, on był zawsze prawdziwy. Ale w tych aspektach, szczególnie kto plugawy, jest dopiero po roku 54. W aspekcie, kto niesprawiedliwy, dopiero po roku 1914. No i także 54, bo już później cały czas był prawdziwy. Także w pełni ten tekst stał się prawdziwy dopiero po roku 54. I nie jest zrozumiały z żadnego innego punktu widzenia. Nikt go inaczej nie wyjaśnia, dlaczego tak Bóg dziwnie zachęca niesprawiedliwych i plugawych do pozostania w takim stanie. Bo chcę powiedzieć, że w pewnym momencie daremnym będzie zachęcanie kogokolwiek, żeby przeszedł do stanu wyższego. Dlatego, że Bóg zamyka pewne drogi. I buduje klasy inne, a nie te główne klasy wyborcze z wieku Ewangelii. Nikt się już po pewnym momencie nie miał podnieść ze stanu niesprawiedliwego do stanu świątnicy, ani ze stanu plugawego do stanu dziedzińca, do stanu usprawiedliwionego, ponieważ te drogi zostały zamknięte. Nie znaczy to oczywiście, że nikt z takich już nigdy nie poprawi swojego stanowiska przed Bogiem. Ale dla potrzeb wieku Ewangelii. Rosson często używa takiego stwierdzenia, tak pisał, że nadejdzie czas, to właśnie pisał o przyszłości, to jest właśnie jego wspaniałe zrozumienie prawdy. Nadejdzie czas zakończenia usprawiedliwienia tymczasowego dla celów wieku Ewangelii. Nie, że koniec usprawiedliwienia tymczasowego w ogóle, ale koniec usprawiedliwienia tymczasowego dla celów, na potrzeb wieku Ewangelii. Dla klasy kapłanów, żeby być kapłanem i żeby być lewitą. I objawienie o tym mówi. O tym pewnym momencie
roku 1914 i 1954, prawda, tak, w tych aspektach, o których mówiliśmy, w których te drogi wejścia do świątnicy lub na więzienie zamknięte i usprawiedliwienie dla celów jego Ewangelii zostało zakończone. Ale nie znaczy, że zostało zakończone dla wszystkich celów, a nie dla celów jego Ewangelii. Ten tekst zobowiązuje narzędzia Pana, aby ogłosili to wszystkim poświęcającym się, a nie oszukiwali ich, że mogą wejść wyżej, gdzie już wyżej nie można wyjść. I ogłaszanie tejże prawdy po roku 54, że wszyscy plugawi w obozie już nie podwyższą swojego stanowiska, jeśli chodzi o potrzeby wieku Ewangelii, nie staną się lewitami, było ofiarą, jaką niewiasta musiała przynieść na dowód swojego oczyszczenia po 80 dniach. Czyli wiemy, że ta kobieta, prawda, a więc prawdy i słudzy prawdy z Wielkiej Kompanii, po roku 54 dopięli swojego oczyszczenia i na dowód swojego oczyszczenia, że się oczyścili, mieli przynieść te właśnie prawdy. Ogłaszanie wszystkim innym już tylko zbawienia w obozie, restytucji. Nie ogłaszanie nikomu wejścia tutaj czy tutaj. I wiemy o tym, że taką ofiarę na dowód oczyszczenia po roku 54 złożyła tylko Wielka Kompania w ruchu Epifanii, bo żadne inne ruchy badackie nie przyjęły do wiadomości faktu zakończenia klasy młodzieścianogodnych. Niektórzy nawet nie przyjęli faktu, że taka klasa młodzieścianogodnych istnieje. Więc trudno, żeby przyjęli fakt do wiadomości, że już nie można do niej wejść. Tym bardziej nie przyjęli do wiadomości faktu budowania klasy obozu Epifanii w obozie. A więc nie przynieśli ofiary pokazanej w tej niewieście po zakończeniu jej dniach, 80 dniach oczyszczenia. Bóg w tym celu opatrznościowo wstrzymał wydanie 16 tomu wykres boskiego planu, w tym w środę go badamy, do roku 53. Wcześniej miał być wydany, ale te prawdy były szczególnie przydatne wtedy około roku 54. I on nie mógł być wydany z różnych powodów technicznych przed tym rokiem. A tom 17 na temat tysiąclecia, znowu prawdy, znowu temat budowania obozu, tysiącletnie prawdy, zostały wstrzymane aż do roku 56. Chociaż zamiar był wydany znacznie, znacznie wcześniej. Ale one miały swój udział w tej ofierze, głoszeniu tychże prawd o zbawieniu tylko już w obozie, dlatego ich wydanie zostało nie celowo przez nikogo ze spółk, ale opatrznościowo wstrzymane aż do tego czasu. Czas już kończyć część pierwszą, jeszcze tylko kilka słów i jednak całe obóz Epifanii pójdzie na drugi wykład. Nie wiem, jak to się będzie, bo raz mówiłem go w Lublinie, ale zacząłem go już obóz Epifanii w pierwszym temacie, a tutaj się rozgadałem więcej. Jeszcze tylko kilka słów tego wstępu i robimy przerwę. Obóz Epifanii, który po przerwie będziemy analizowali szczegółowo, jako już to klasę, już bez żadnych innych wprowadzeń, udowadnień i tak dalej, należy do takiej szerokiej klasy kwasi wybranych. Kwasi to z łacińskiego niby wybrańcy. Klasy prawdziwie wybrane to klasy Maluszkiego Statka, Wielkiej Kompanii i Młodzieścianogodnych. Są to klasy prawdziwie wybrane, ponieważ one kiedyś idą na fazę duchową. Natomiast ci, którzy na fazę duchową idą, nazywani są kwasi albo niby wybrańcami. Czyli wybrani, bo jednak z tej strony Nowego Przymierza, razem współpracujący z innymi klasami, którzy są wybranymi, ale jednak w sumie zawsze pozostaną na ziemi, w klasie w obozie. Nawet z tymi świata ludzkości, którzy nawet w tej chwili nie są poświęceni ani usprawiedliwieni. Jeśli zmienią swoje stanowisko, będą razem z nami w obozie przez całe wieki, na całą wieczność. Dlatego mówimy niby wybrańcy wybrani, ale jednak nie do końca. W Biblii są, tak, w Biblii określani są mianem synów, ta klasa, na przykład Joela 2,28 albo Izajasza 60, a rozdział 4. Teraz nie będę czytał, bo to wrócimy do drugiej części do tego. Jednak synowie w Biblii, na przykład w 2 Koryntów 6,18, są także używani w odniesieniu do maluszkiego statka. I teraz był problem, jak nadać tę klasę? Z kwasy niby wybrani, którzy się poświęcają. Biblia mówi tu i ówdzie o nich jako o synach, ale w innym miejscu mówi, że synowie to maluszkie statko, więc byłby tutaj konflikt, prawda? Więc przyjęto nazwę inną, prawda? To niby wybrańcy, albo wobec tej klasy poświęconej, z tych niby wybrańców poświęcono obozy Epifanii. I zależnie od stopnia szczegółowości możemy tę klasę dzielić na 3 albo na 10 podgrup. Ja podział na 10 podgrup zlekceważę, powiem tylko, na czym on więcej polega, bo to uważam, że już niepotrzebny taki podział, bo to jest jedno i to samo, tylko dzielenie na przedziały czasowe. Zaraz powiem, o co chodzi. Na 3 grupy jest logiczny podział klasy tych kwasi. Usprawiedliwieni z wieku Ewangelii, aż do chwili obecnej, którzy biorą łaskę Boga na daremno, jak to mówi Paweł w 2 Koryntów 6,1, no bo się nie poświęcają. Ale dzięki swojemu usprawiedliwieniu i wysiłkom życia na pewnym poziomie, zgodnie z wiarą naszego Pana, z pewnością będą bliżej tego sztandaru prawdy i sprawiedliwości niż cała reszta.
Oni należą do klasy wybranych, czyli tylko usprawiedliwieni, ale nie poświęceni z wieku Ewangelii. Druga podgrupa to Żydzi, wierni przymierzu Abrahama i Mojżesza, ale nie przyjmujący naszego Pana. Także oni nie są poświęceni, ale z powodu właśnie trwania przymierza Abrahama i Mojżesza są na wyższym poziomie niż reszta świata. Należą do klasy wybranych. I trzecia grupa to poświęcony obóz Epifanii. Jedyni poświęceni wśród tejże kwasji, oni dochodzą do najwyższej zgodności ze sztandarami prawdy i sprawiedliwości, wyprzedzając nie tylko świat ludzkości, ale także pozostałe dwie grupy z kwasji wybranych z pogan i z Żydów. Natomiast poziom na 10 podgrup, bo który czasami w naszej literaturze możemy przeczytać, 10 podgrup aż tego tych kwasji wybranych, to jest 7 grup dla Żydów i 3 grupy dla pogan. Tak to jest zrobione. I Żydzi są tak dzieleni, ja tylko przeczytam dla informacji, ale to uważam jest zbyteczne. Żydzi z wieku żydowskiego, zachowujący wiarę w przymierze Abrahama i Mojżesza, ale nie poświęceni, żeby być klasą starożytną godną. Potem Żydzi z wieku Ewangelii, zachowujący wiarę w przymierze Abrahama i Mojżesza, lecz nie poświęceni, by być malutkim statku. Czyli to jest jedno i to samo, prawda? Tylko ci są przed Jezusem i nie byli poświęceni, żeby być starożytną godną. Potem druga grupa to po Jezusie, nie też znowu nie poświęceni, żeby być malutkim statkiem. Potem Żydzi z wieku Ewangelii przed rokiem 54, którzy przyjęli Jezusa, lecz się nie poświęcili. Potem ci Żydzi po roku 54, którzy zachowują wiarę w przymierze Abrahama i Mojżesza. Potem po roku 54, którzy w Jezusa uwierzyli. Żydzi, ale się nie poświęcili jeszcze. Potem cielesny Izrael nawrócony przy końcu drugiej fazy ucisku Jakuba. No i siódma grupa z Żydów to po roku 54, ale którzy się poświęcili. Oni są obozem Epifanii. A poganie to 8, 9 i 10 grupa w tym takim szczegółowym podziale. Przed rokiem 54 zachowujący wiarę, ale nie poświęceni. Po roku 54 to samo, zachowujący wiarę, ale nie poświęceni. No i po 54 roku poświęceni. I te dwie grupy, siódma grupa, czyli Żydzi po roku 54 roku przyjmujący naszego Pana i poświęceni oraz poganie, którzy przyjmują naszego Pana i są poświęceni, stanowią obóz Epifanii. A reszta to są tylko usprawiedliwionymi z różnych okresów czasu. No, to można tak dzielić, można sobie zrobić tutaj 20 grup, prawda, bo można powiedzieć Żydzi do roku, do śmierci Jakuba i Żydzi po śmierci Jakuba, prawda, więc tak, podziały takie można wprowadzać, ale nie o to chodzi, żebyśmy mieli dużo, tylko żebyśmy rozumieli, o co chodzi. A więc kwasie wybranie to ogólnie cała masa usprawiedliwionych Żydów i pogan z wiary, ale niepoświęconych i mała grupka wśród nich poświęconych, czy to z Żydów, czy to z pogan, oczywiście po roku 54. Bo przed rokiem 54 mogli być, jak byli poświęceni, to byli mnesianą godnymi. A jeszcze wcześniej to byli małżeńskim statkiem, lubili tą kompanią. Ale po roku 54 już nie mogą tam być, bo ani tu nie ma możliwości wejścia. Na tym kończymy część pierwszą. W części drugiej będą jeszcze gorsze rzeczy, trudniejsze. Także kto się zmęczył, to niech wyjdzie w czasie przerwy, tak ukradkiem. Bo będziemy mówili jeszcze trudniejsze rzeczy w sensie drugiej, ale na to bardzo przyjemne, także żartowałem z tym wywodzeniem. Dziękuję za uwagę wszystkim i po przerwie będziemy kontynuować.